4 listopada 2022 roku, jest więc Porannik 24, Robert Rewiński, redaktor naczelny. Witam Was w piątek, piąteczek, piątunio. Tak naprawdę chciałbym porozmawiać o bardzo poważnej kwestii, która dotyczy wszystkich nas, dorosłych, czyli kwestię alkoholu. No właśnie, mamy piwo. Wszyscy, którzy spotykają się na imprezach firmowych, na jakichś tam spotkaniach popołudniowych, idą na piwo. Zimne, jasne, ciemne, niegroźne. Można też zaprosić ulubione osoby na prosecco. Bąbelki 11-12%. Fajna zabawa dla dorosłych. Albo po prostu dobre, schłodzone, białe wino. Też mniej więcej oprocentowanie w tych granicach. Dla smakoszy jest wino czerwone. Bardzo dużo znakomitych win czerwonych jest w tej chwili na świecie. Nie ma problemu z ich dostępnością. A można je kupować przez internet. Można je przywozić z podróży. Można nawet dostać karafkę, jeśli chodzi o tradycje restauracji europejskich, bo w takich właśnie karafkach podają dobre wina na południu Europy. Natomiast to może zabić. Przestrzegam przed wódką, bo bardzo mało mówi się o tym niebezpiecznym napoju. Wkurza mnie to, że promuje się w tej chwili szoty, tak? Pijalnia piwa i wódki. Piwa, okej, można się napić, można się opić, ożłopać i wylądować w toalecie z napełnionym pęcherzem. A po wódce można wylądować w rzece i nigdy już stamtąd nie wyjść. Bliscy mogą spotkać nas po wódce na pogrzebie. To nie jest taka sama zabawa jak z winem, z prosecco czy z innymi lekkimi alkoholami. Przestrzegam przed wódką. Wiadomo, jest to przemysł narodowy, spirytusowy, monopol i tak dalej. Natomiast nie ma w tej chwili takiej propagandy, jak była w latach 70. czy 60. na zasadzie takiej, że wódka jest tradycją polską i fajnie się bawimy. A w tej chwili pozostało szaleństwo młodzieży, jeśli chodzi o modę na szoty. Wódka powoduje natychmiastowe upojenie alkoholowe i bardzo często błyskawiczne oderwanie się pamięci od tego, który pije. Utrata kontroli nad umysłem to się niezwykle rzadko zdarza przy winie. Przy piwie praktycznie w ogóle. Możemy sobie podzwonić, bo jesteśmy dorośli, rozmawiamy o sprawach dorosłych, ale nad wódką nie ma kontroli. Ja byłem kiedyś w zakładzie karnym, rozmawiałem z panią rzecznik prasową tutaj w Warszawie. Ona mówi, 70% z tych, którzy zabili, nie pamiętają. Oni będą całe życie siedzieć w więzieniu, bo się napili wódki, zabili i w ogóle tego nie pamiętają. To jest potworny dramat dla tych ludzi, gdzie są osądzani, przewożeni z zakładu karnego na salę sądową, wcześniej przesłuchiwani, wcześniej okazywane miejsce zbrodni i tak dalej. Oni nie mają pojęcia, co się stało. A kara jest bezwzględna. Nie ma żadnego usprawiedliwienia. Aha, napił się, zabił, nie pamięta, więc będzie uniewinniony. Nie. Kara jest absolutnie surowa i natychmiast wykonywana, bo zazwyczaj po zbrodni zabójstwa jest natychmiastowe aresztowanie. Nie ma żartów, jeśli chodzi o młodzież. Słuchajcie, w Norwegii, żeby kupić wódkę, to trzeba iść do specjalnego sklepu, który wygląda jak magazyn broni. Tam są kraty, tam jest lada, nikt nie ma prawa wejść pomiędzy półki z wódką. Jest sprzedawca, który jest odpowiedzialny za to, by sprzedać osobie dorosłej. Wódka jest bardzo droga. W Polsce jest zbyt tania, bo ta niebezpieczna zabawa się rozkręca. Wódka w Norwegii to za butelkę to jest kilkaset złotych. I w tym momencie
łącząc to z filozofią Stanów Zjednoczonych, gdzie tak naprawdę alkohol sprzedaje się osobom nie powyżej 18 roku życia, tylko powyżej 21 roku życia, to jest coś, co powinno być przyszłością, jeśli chodzi o filozofię dbałości o młode pokolenie w Polsce. Dlaczego mówi się, że alkohol szkodzi zdrowiu? Ja widzę od 50 lat, może od 45 powiedzmy, od kiedy potrafię czytać, napisy w sklepach: alkohol szkodzi zdrowiu. Nie jest w żadnym sklepie napisane, dlaczego alkohol szkodzi zdrowiu. A dlatego, że wódka powoduje nieodwracalne zmiany w psychice poprzez zabijanie żywych komórek mózgowych. Nieodwracalnie. Jeżeli młody organizm jest w fazie rozwoju, w fazie dorastania, rozwijania się i zostanie mu podana bardzo duża ilość wysokoprocentowego alkoholu, zmiany następują nieodwracalnie. Dodatkowo wiadomo, że picie w ciąży powoduje nieodwracalne skutki, jeśli chodzi o rozwój dziecka w łonie matki, i dziecko, które rodzi się z takiej sytuacji, gdzie matka pije, ma ogromne trudności już nie tylko w nauce, w szkole, bo nie potrafi się skupić, nie potrafi nawiązać takiej intelektualnej więzi jak dziecko urodzone z matki, która nie piła w czasie ciąży, ale również podczas całego życia jest otępienie i jest problem z bystrością, ze skupieniem się, z reakcją. Moim zdaniem absolutnie powinny być zakazana nazwa pijalnia wódki i piwa. To powinno absolutnie zniknąć z ulic polskich miast, bo to się kojarzy z uzdrowiskiem. W uzdrowisku mamy pijalnię wód, tak? Coś, co powoduje wartość dodaną, jeśli chodzi o człowieka, o jego zdrowie, o jego samopoczucie. Wódka zabija. A mnóstwo sytuacji, które rozgrywają się na ulicach polskich miast, jeśli chodzi o weekend, bo to piąteczek, piątunio, to jest agresja wywołana niekontrolowanym piciem wódki. Pamiętamy dramat z Poznania, jeśli chodzi o sprawę Ewy Tylman. Krzysztof Rutkowski mówi, że gdyby ona nie spożyła tak dużej ilości alkoholu, by żyła. To jest jeden z przypadków. Ja pamiętam we Wrocławiu straszny dramat sprzed 9 lat, kiedy student, który ukończył właśnie obronił pracę, poszedł z kolegą na wrocławską starówkę i napił się wódki. I wracając w sposób niekontrolowany zginął w rzece Odrze. To są koszmary, które są absolutnie nieodwracalne. A jeżeli jeszcze dodamy do tego modę na marihuanę, to absolutnie uważam, że nie powinno być dopuszczone moda czy tolerancja również, jeśli chodzi o ten element, bo wódka plus marihuana to jest mieszanka absolutnie nieobliczalna. Dodatkowo marihuana powoduje chęć zażycia silniejszego środka, jeśli chodzi o elementy odurzające. Widzieliśmy spektakularną, bardzo niebezpieczną sytuację z województwa lubuskiego, gdzie kierowca młody, który był pozbawiony prawa do kierowania, zażył marihuanę i jeszcze silniejszy narkotyk, wyłamał drzwi samochodu, który stał na stacji benzynowej, wjechał do stacji benzynowej do środka. Absolutnie połączenie wódki z kategorią narkotyków w mojej ocenie jest konieczne, by uchronić młode pokolenie przed nieobliczalnymi skutkami, jeśli chodzi o spożywanie używek. Na całym świecie bawimy się winem, bawimy się prosecco czy szampanem, ogromna tradycja picia piwa. To wszystko jest elementem, jak mówią Francuzi, kuchni. Widzimy fantastyczne programy Roberta Makłowicza, który cieszy się z połączenia właśnie menu z wykwintnymi alkoholami. Czy wódka w ogóle nie jest dla ludzi? Jest, ale absolutnie powinno być to kontrolowane wzajemnie. Jeżeli jest impreza, jeżeli jest, powiedzmy, wesele, to nie ma powodu, żeby zarzucać to butelkami wódki.
Może być to ewentualnie dodatek. Ktoś, kto lubi whisky, może mieć delikatny kontakt. Moda whisky, cygaro, moda na nalewki. To jest piękny element kultury świata. Natomiast pijalnia wódki nie. Postuluję, by wprowadzić absolutny zakaz tego typu promocji i wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu młodzieży do 21 roku życia. Bo wtedy umysł, mózg jest już na tyle rozwinięty, że może sobie pozwolić na funkcjonowanie w połączeniu z tym, z tymi używkami. Robert Rewiński, Poradnik 24. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Jeżeli podoba Wam się to, o czym rozmawiamy, zachęcam do bezpłatnej subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Pamiętajcie w niedzielę o mszy świętej. Bądźcie duchowo w niedzielę razem z Bogiem, który jest najważniejszy, który daje siłę, który daje moc. A widzimy się w poniedziałek, by dalej mocować się ze światem ziemskim. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego, do widzenia.